Stanisław Lem, Anankę. Wypchnęło go coś ze snu, w ciemność. Zostawił za sobą, gdzie czerwonawy, zadymiony obrys miasta, pożaru i przeciwnika, gonitwę, wyważenie skały, która była tamtym człowiekiem, gonił jeszcze odpływające wspomnienie, już rezygnację, i pozostała mu tylko znana dobrze w takich chwil refleksja. Że w snach bywa dana rzeczywistość silniejsza i bardziej bezpośrednia od jawy. Zbyta słów i przy całej swojej nieobliczalnej kapryśności rządzona prawem objawiającym się jako rzeczywistość. Ale nie tylko tam, w koszmarze. Nie wiedział, gdzie jest, nic nie pamiętał. Wystarczyło rękę podnieść, aby się przekonać, ale miał ten bezwład za złe własnej pamięci i usiłował zdopingować ją do zeznań. Sam siebie oszukiwał. Bez ruchu. Bez ruchu przecież chciał po konsystencji posłania rozpoznać, gdzie się znajduje. W każdym razie nie była to koja, błysk, lądowanie iskry na pustyni, tarcza jakby fałszywego, powiększonego księżyca. Kratery, ale w pyłowej zamieci prądy brudnej, rudej wichury, kwadrat kosmodromu, wieży. Mars leżał dalej, rozważając już teraz całkiem rzeczowo, czemu się zbudził. Miał zaufanie do własnego ciała, nie ocknęłoby się bez żadnego powodu. Prawda, że lądowanie było dość kłopotliwe, a on potężnie zmęczony po dwóch wachtach bez chwili wypoczynku. Terman złamał rękę, kiedy automat dał ciąg i rzuciło go na ścianę. Spaść z sufitu przy przejściu na ciąg po 11 latach latania. Co za osiem. Trzeba będzie odwiedzić go w szpitalu. Czy przez to? Nie. Zaczął sobie teraz po kolei przypominać wypadki poprzedniego dnia. Od chwili lądowania siedli w burzy. Atmosfery tyle co nic, ale przy 260 km na godzinę prawie nie ustoisz przy tym nędznym ciążeniu. Pod podeszwami żadnego tarcia. Idąc trzeba się kopywać butami w piasek, dopomagać sobie chrzęznącymi kostkami. I ten pył z lodowatym sykiem szorujący po kombinezonie, łażący w każdą fałdę. Ani specjalnie czerwony, ani rudy. Zwykły piasek, tyle że drobny. Zdążyło go zemleć przez kilka miliardów lat. Nie było tu kapitanatu, bo i normalnego portu nie było. Projekt Marsa w drugim roku, wciąż jeszcze cały w prowizorkach, co zbudowali, to im zasypywało
ani hotelu, ani hoteliku, nic.